słodycze ekipy zbierzesz, tyle wygrywasz hajsów. Czas start! Chodź ze mną! Wow, tu się nie da biegać! Mam już jednego czekokapa! Czekaj, czekaj, czy to jest czekokap, czyli najlepsze słodycze w Polsce? Ty do dostania w Lidlu i Dino? O mega, ale zgłodniałam. Dobra, wracajmy do gry. O, widzę już coś! Proszę państwa, za całą paczkę taką dużą mamy 50 zł i już ją zyskałem, także let's go! Oho, praliny! Trzy pyszne smaki i trzy hardkorowe, koniecznie zobacz, na jaki ty trafisz. A wszystkie ekipowe słodycze znajdziecie w sklepach sieci Lidl i Dino. Zasady są takie, że mamy teraz pół godziny na zbieranie czekoladek. Jedna pralina to jest 2 złote. Jeden Choco Cup to 5 zł, jedno całe opakowanie pralin to 50 zł. Ej, ale powiem wam tak, jest mega creepy tutaj, patrzcie. Nic nie widać. Ty, musimy się przebić trochę dalej. Ej, ale to jest strasznie. Kurde, tam coś się dzieje, dobra. Ogólnie jest tutaj duch i jest klaun. Jeżeli zobaczymy klauna, to stoimy przez minutę, a jeżeli zobaczymy ducha, to musimy go dotknąć, ponieważ dzięki niemu wygrywamy 100. Ile cukiereczków, cyk. 2 złote, 4, 8. Pierwszy Choco Cup, elegancko. Mamy tutaj też takie halloweenowe torby, ponieważ jest to odcinek halloweenowy. Let's go. Straszne to było, bez. Dobra, chodźmy w drugą stronę, jakąś mordę brzydko zobaczyłem. Kolejne 2, to jest bardzo dobry teren. Uhu! Mam kolejny pakunek. Kurde, Iston! Boję się, pacjent. Ale się obsrałem! A to jest Sylwester! O, patrz, co znalazłem, pralinkę ekipy, także fajnie, już mam razem 7 zł. Chodźmy tędy, bo tu jest fajnie więcej miejsca troszkę. O! O, wielka walka, bo... Dobra. O, fajnie. Kolejne 2 złote. Elegancko. Proszę państwa, mam strategię. Wychodzisz i kucasz po linii, sprawdzasz, czy nie ma gdzieś opakowania. Mam ducha. A, to fajna. Co ja? A wiemy jak daleko? Nie. O, cholera! Ej, patrz co tu mam! 3 znalazłem! Czuję się jak Jasi Małgosia. Ej, właśnie one się tu spawnują. Powie mi ktoś jak daleko, bo mam wrażenie, że tu już nic nie ma. Co to taki dźwięk wydało? Ej, to brzmi jak dzik. Ej, czy to są dziki i one wydają takie dźwięki? Słyszysz to? What the fuck? Ej, ja to jestem strasznie ślepa, stary, pomoże. Ale dziwne dźwięki tu dochodzą do mnie. Ej, idziemy stąd, ja się boję. Ej, patrzcie w ogóle, ile znalazłem cuksów. Każdy z nich jest... Dobra, idziemy. Nienawidzę straszenia. Yeah! Patrzcie, co znalazłem, 50 złotych, widzowie. I kolejny cukierek. Ej, to jest ogólnie przerażające, bo chyba to sama w środku nocy to dynka, widzowie. Pupipu usłyszałem, dobra. Chodźmy troszkę dalej. Zostaw mnie! Słyszę krzyki, chyba kogoś łapie. Ej, ta morda jest straszna! Sylwester! Czy to jest na pewno Natalka? To są aktorzy? A tu nagle Natalka mówi, co? Nie znam takiej osoby. Na końcu okazało się, że to była prawdziwa postać z horroru i właśnie zginiemy zaraz wszyscy! Jak prowadziłem horrorze. O nie, o tu jest jakiś człowiek! Ale mi psycho siada. Nienawidzę takich odcinków. Boże, proszę, nie straszcie mnie, bo się strasznie boję. Na razie dajcie mi spokój. Mam wrażenie, że nikogo tutaj nie ma. Ale za to są wspaniałe cukierki ekipy. O Boże. Ja pierdzielę, co chwilę mam zwidy jakieś. Zobaczcie, idziesz sobie i masz wrażenie, że tam na przykład ktoś stoi. Ej, co chwilę jakieś krzyki są. Dobra, uciekliśmy przed klaunem. Bartek, ale jak widziałeś klauna, to stoisz minutę! Od razu zacząłem uciekać, jak zobaczyłem kawałek maski. Dobra, bo trzeba minutę stać, jak się go zobaczy. Czyli stoimy minutkę? Dobra, okej. Co to jest? Brzmi jak dzik, stary. Jestem na jakimś pustkowiu. Jeżeli jest tu duch, tam mu 5 dych, jeżeli da mi się dotknąć. Duchu! Muszę się przysłyszeć, czy to nie ma klauna. Dobra, jest po drugiej stronie, czyli możemy tutaj szukać. Dzik! Ej, stara, tu jest dzik ogólnie! Tak? Nie, to Natalia! Nie ma winy. Bo Bartek też tak myśli, nie wiesz, że to jest to. Dzik! Iston! Iston! Tylko maski nie zdejmuj, błagam!
Słuchajcie, my musimy w ogóle znaleźć... Maciej, no, Jesus Christ! Ej, dobra, tu jest strasznie creepy. Dobra, kochani, na razie jest spoko, ale za chwilę zrobi się ciemno. I to, myślę, że totalnie nam zepsuje rozgrywkę przez to, że będziemy wszyscy obsrani. Ja już jestem. Patryk Dzik! Uciekaj! Czemu? Dzik! Co jest? Dzik! Cicho. Dzik podobno jest, widowie. Jaja se robicie? Dobra, nie słucham was. Ja tam nie widzę dzika. Ej, ta kukuruza jest tak straszna, że cały czas mi się wydaje, że tu ktoś jest. Byku, to jest tragedia. Kurde, ostrycka, masz coś już, Wika? Co? Dobrze mi idzie w takim razie. Ja mam dwie paczki. 8 złotych, po 4 cukierku, 10. Ja tym A gdzie był? No ja go blisko wejścia znalazłam. Czy ty jesteś z nim w zmowie? Nie. Nie wiem, czy ci mogę ufać. Nie znalazłem już od dawna żadnego słodycza. Bardzo się boję. Dawaj bardziej do środka. O, mega dużo. 4 aż. Ej, 5. Zawaliście. Ej, dobra, weszłam w mega dobrą alejkę. Patrzcie, co chwilę dosłownie mam pralinę. Okej, to jest wejście, czyli tu trzeba szukać cuksów. Tu będzie ich najwięcej, bo przy wejściu raczej dziewczyny zostawiają. Jezus! Już byłam pewna, że to klaun. A dziki widziałaś? Nie. Ale to jest jaki... No bo ten klaun nie ryczy tak. Nie. No to to dzik tak ryczy. To? No my widzieliśmy z Filipem dzika przez chwilę. Żartujecie. No nie, dlatego zaczęliśmy uciekać. Nie. Dzik! Szlomami, szlomami! Myślałem, że to dzik! O, on stoi. Są tam. O, patrzcie, ile pióry. Nie, no żartuję, widzowie. Ale to jest straszne, Nati! Okej, stoję. Fausti! Dobra, stój! Ej, boję się tego, że inni sobie jakoś mega dobrze poradzili, bo autentycznie mam strasznie mało, ja będę miał z 10 cukierków jednego czekokapa, to jest nic. A patrzę pod nogi i nic nie widzę i się zastanawiam, czy wychodzę po prostu z tego miejsca. Spierdzia. Ja już tam nie wchodzę. Ej, ogólnie to ja nie wiem, poleciałam bez ciebie, przepraszam cię, Filip, ale ja nie chciałam widzieć, a to Sylwek gonił nas? Nie wiem, nie obracałem się. Cześć, Patryk. Cześć. Ile masz rzeczy? Nie wiem. Pokaż. Nie, bo mnie ukradnie. Ukradnę ci. Ej, jak coś, w tamtych okolicach jest straszny klaun. What the fuck? A, to ty masz po prostu mało. Ja mam fest mało. Będę bogaty. Jakaś piła. Tak, Hania piła. No, dobra, stoję! Już, gdzie jesteś? Pytanie, Bartek. Czy serio tam był dzik, czy trollowaliście? Był dzik, stary, ja widziałem. To teraz był tak metr ode mnie. Dzik? Tak. Co tam jest? To jest dzik? Ej, ale to jest dzik. Spierdzielamy. Co? Daj, minutę! Nie dotknęłaś mnie! Ja nie muszę. A. Hania! Bałam się klauna. Uciekł mi się. Ej, bo serio, ja nie wiem, czy to dzik, czy klaun. Ja nie wiem, co się domyślił, ale... No, fest. Świeżego i Wiki, gdzie oni są? Nie. Nie chcę się napić na dzika. Nie, ty widzisz? Nie. Bo ja nie widzę. A, dobra, tu jest jakieś nagranie. Dobra, Sylwek, nie wystraszaj mnie. Ty, Sylwek, to ty jesteś dzikiem? A ty, co się stało? Chyba tu ktoś kogoś przestraszył. Ej, idźmy. Zesram się, no zaraz. Autentycznie zesram się. Autentycznie co chwilę tak mi się w głowie pierdzieli, że widzę cały czas gdzieś twarz tego klama, mam tak zrytą banię teraz. O nie! Boże, mi
Jezu, a ty tak odeszłaś, a ja stanąłem z boku, a Sylwek zaczął za tym. Obsrałam się, Sylwek, serio. Mówmy się tak, że pójdziemy teraz 25 metrów w tamtą stronę. Jak po drodze nic nie zobaczę, co... Wydupcaj! Co jest? Widziałeś to? Samo się ruszyło. Nie, tam ktoś jest. Dobra. Kurde! Dobra, idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam. Wej stąd, idź! Boże, chłopie! Pa, idę za nim. Witowie, idę za bosem. Ale chłopie, tu jest dynka, tu już no, nie tu ma już żadnych tak cukierków. Wiesz, pytanie, gdzie jest Ala? O, kolejne dwa. Bo ja się boję, że to są ser... I no to są serio dziki, czy nie? No serio! To jest autentycznie jak z horrorów. To jest tak klaustrofobicznie w środku, mimo że jesteśmy na polu. Cały czas cię coś dotyka, cały czas te kolby cię miziają. Kolba jebanie. Ej, to są dziki czy ty? To jesteś ty? Nie, już stoję. Natalia, już stoję. Nie chcę na ciebie patrzeć. Gdzie jest dźwika właśnie, żeby nie mogłam jej znaleźć w ogóle? Co jest? Mnie ciągle znajdujesz. Ani razu ja cię widziałam od początku gry. Oni mi się wydaje, że są tam daleko. A wiesz, co jest najgorsze w takich gierkach? Że jakby ktoś naprawdę krzyczał, bo coś by mu się stało, to nigdy po niego nie przyszedł. No. Kurde, przepraszam! Słyszałeś dzika, to że prawda? Nie. Sorry, że cię łapę za każdym razem, ale ja się tak boję. Alicjo! Minęła minuta kolejna, już 3 minuty straciłam ogólnie. Stało mi 9 minut całego challenge'u, więc lecimy. O, to tak. Ale też rozcięty, co jest grane? Przestań! Komar mi wpadł do buzi. I brzmisz przy okazji jak psychopata. Przestań! Patrzcie, ile zbieram. Kurde, tu już nic nie ma. Dwa cuksy kolejne. Kolejne 4 złote zarobione. W takim razie to oznacza... Dobra, już stoję. Później zaczynamy już w 5 minutach. Bardzo piękny jesteś. Chcesz cukierka? Cukierka bardzo dobry, ale... Ma jeszcze świetniejsze smaki. O, Jezus Maria. O, trochę zawstydziłem się, bo bardzo mi się podoba ta pani. Ej, zapomniałam, że ta gra polega na szukaniu cukierków, a nie uciekaniu. Dobra, idziemy tam. Dobra, tu jest dobrze, tu jest, patrz. Trafiliśmy na żyłę złota. Raz, dwa, trzy. Kurde! O, świeży się znalazł! Przed chwilą widziałem tu gdzieś białą postać, stary, to jest chyba duch! Ogólnie, kochani, chyba cały mój materiał poszedł do kosza, ponieważ nagle włączyła mi się kamera i zaczęła mi się karta formatować. Zebrałam mało cukierków, ale za to świeży mi pomógł i zobaczył ducha, więc mam nadzieję, że za to, że mi pomógł, udało mu się złapać ducha jako pierwszemu. Tu się zbliża. Znalazłeś? Nie widziałem. Biały duch się rozpłynął w powietrzu jak jakiś duch. Ale tam gdzieś tam właśnie było coś mocnego. Zobacz. Okej, tam jest kaun. I'm done. To już minutę. Ktoś zbiera cukierki przed nami. Tak, widzę, Bartula. Ej, chodźmy do tej obok alejki. To przejdź, żebyśmy się wyminęli, bo tej jeszcze nie zbierałem. Gdzie nie zbierałeś? Tej nie zbierałem, widzisz? Ty weź tamtą i przejdź sobie tamtą. Ale którą? No tą, na której jesteś. Bardzo się boję. Widzę cię! A to nie wiem. Kolejna minuta! Strasznie się boję! O, sukces! Widzowie, jak tam? O, idealnie, patrz, dwa taksy. O, cukierek. Kolejny. Okej, uciekam w ogóle przed klaunami, bo teraz skończyłam moje 2 minuty. I wchodzę tu w głowę, bo zauważyłam, że oni idą w tą stronę, więc może tu jest jakoś więcej cukierków. Chociaż ducha widziałam w tamtą stronę, więc może powinnam tam pobiec. Dziki są. Nie, ochrona. Ja nie, to ja nie chcę tu być, jak tu są dziki. Może ci GoPro naprawić. Nie, ja nie chcę tu być, już się... Ale to faktycznie są dziki? Dobra, naprawiamy GoPro. Mamy ostatnią minutę na szukanie... O, co ty tu masz, Maci? Na szukanie ducha! Przejdźmy jeszcze tutaj z 10 metrów. O, widzisz? Cały czas to jest dobry trop. Czemu ja tak od początku nie robiłem, tylko spieprzałem jak debil? O, kolejny. Chłopie, grzyby nawet tu są. Oj, kolejny, ja pierdzielę. Ciężko znaleźć ducha. Biedna Wika, zepsuł się GoPro i teraz jeszcze stoi. Co tu się dzieje? Masz ducha? Super! Jak wygląda to? O Jezu! Stukał, to mam ducha! Zobaczymy, kto jest mordercą jak Scooby-Doo! Kto jest odpowiedzialny za to wszystko? Rala! To ty! A nie! Ala,
Czy byłam pierwsza? Tak, byłaś pierwsza. Wow. Dziękuję, pomogę ci wstać. Ale byłaś naprawdę szybka. I wiesz, że znalazłaś idealnie na koniec czasu? Tak, już koniec czasu? Tak. Uderzyłam nosem o kukurydzę. O Jezu, i faktycznie ma. Ale to nic, złapałaś mnie, ale goniłyśmy się bardzo. No, to była naprawdę taka bitwa. Stuska twoje, brawo. Jest. Duchu, ostatnie 10 sekund, odezwij się! A, Jezu! Kocham tę robotę. Sylwek, zabiję cię! No i koniec czasu. O nie, czas. Koniec czasu! Mi jeszcze nie zadzwoniło, choć. Ej, koniec czasu! Nie powiedzcie nikomu, że jeszcze sobie po czasie wezmę. To będą 3 cukierki. To jest nic, a ja się po prostu, no cieszę się, jak se tak zbieram, także nie mówcie nikomu, że jeszcze zebrałem po czasie, jak coś trafię, bo mogę w ogóle nie trafić, nie? O, patrz co znalazłem! Piwo! Fajnie. Dobra, czas się skończył, idziemy podliczyć cukierki i może nie dostać zawału w tym czasie. Czas na wielkie podsumowanie ilości cukierków. Może zacznijmy od tych najmniejszych, co? Mam dużo! Ale macie dużo, o Jezu! Bo ja chciałem powiedzieć, że bardzo możliwe, że nasze materiały z początku albo z końca zabawy się usunęły, bo GoProsy nam się zepsuły, więc jeżeli nas nie będzie na filmie, to nie nasza wina, tylko sprzętu. Ale prawda, mamy... Bartek zebrał tyle hajsu, że menadżment po prostu się by nie wypłacił, dlatego. Jestem się dumny ogólnie. Ja wam powiem, że mam najlepszą ilość pralinek. To jest idealna ilość. 69. Ej, dobra, skoro już policzyłam, to chyba mogę się poczęstować pysznym czokokapem. Właśnie, ponieważ czokokapy, jak i praliny dostępne są już też w sieci sklepu Lidl oraz Dino, więc lećcie koniecznie po challenge'owe czekoladki oraz oczywiście czokokapy. Dobra, no to mi wyszło 69 tych pralinek i jeden czokokap. Łącznie mam 143 zł. U mnie za cukierki chyba wychodzi 74, dobrze liczę, 37 razy 2. Plus dyszka, czyli 84 zł. Ja mam, słuchajcie, 32 pralinki, czyli 64 zł plus raz. No way! Dwa! Wow. Czyli mam łącznie 164 zł. Tak. Ja mam 25 pralinek, to znaczy, że z tego mam 50 zł. Jeden czekolkap, 55, no i złapałam ducha, czyli 155 zł. 55 cukierków plus 7 czokokapów i łącznie mam 145 zł! Wow. Mam 9 czokokapów, wow. Jedną paczkę. Czyli 95 zł. I 93. Wow! 281 praliki. Bank rozbity! Yeah. Dziękujemy słodyczom ekipy za tak fajny odcineczek i oczywiście na lalce i Ali za zorganizowanie nam go. A z wami widzimy się jutro po 17 i miłego Halloween! I miłego Halloween!